I oto jest, moi drodzy, kolejny rok, kolejne podsumowanie wakacyjnej działalności mojego kanału na moim kanale. Co my tutaj tak właściwie mamy? Tam w krótkich żołnierskich słowach, bo tak jak poprzedni film dany mi było nagrywać, tak jak zeszłoroczny film podsumowujący wakacje 2023 na moim kanale, dany mi było nagrać dopiero z całą miesięcznym opóźnieniem, tak ten dany mi jest nagrywać dopiero, dany mi jest nagrywać o godzinie 23, czyli nawet, czyli no, no jeszcze, w sensie, że no. No ta, a ta to o godzinie 22 jeszcze w dodatku był, tak ten no dany mi jest nagrywać już tak ten dany mi jest już nagrywać w sierpniu, ale o godzinie nie ponad 23, jak mogliście tam wcześniej zauważyć, tak więc nie ma co zwlekać. No robimy to podsumowanie, no i co ja tutaj mogę rzec? Że tym razem udało się jako tako dochować regularności na kanale? I to nawet przed tymi wakacjami, chociaż no tak jak wspominałem w paru poprzednich swoich filmach, albo i niekoniecznie to robiłem. Moi drodzy, jestem już na takim etapie szkolnictwa. Jestem już ja na takim etapie szkolnictwa, że dane mi jest, że dane mi było rozpocząć wakacje trochę wcześniej. Niż uczniom wcześniejszych roczników, bo już w czerwcu, tam jeszcze przedtem w maju, pisząc maturę, bo tak, no skończyłem szkołę średnią i dzięki temu miałem ja cały kurde czas z miesiąca na miesiąc, aby nagrywać regularnie filmy, i to też się kurde działo, a i robiłem też różne inne rzeczy przy okazji. Przy czym, no zwłaszcza, aczkolwiek na przestrzeni 2 ostatnich miesięcy się trochę rozleniwiając, bo jak w... Co ja chciałem zrobić? Okej. Bo jak sami widzicie, bo jak sami tutaj widzicie, w lipcu ukazały się tylko 2 filmy. Czyli 10 dni naraz oraz ostatnie 10 dni. No, 2 ostatnie odcinki z Desert 1043. Podczas gdy wcześniej, począwszy od czerwca, no jak sami możecie zauważyć, tym razem udało mi się w sumie tak mniej więcej zachować regularność, przynajmniej miesiąc przed faktycznymi ogólnymi wakacjami. Tam w czerwcu, no i jeszcze trochę to tizując za sprawą maja. Co my tutaj właściwie mamy? No, bo i tutaj, no i tutaj właśnie a propos tego mojego, no bycia już absolwentem szkoły średniej. I no to tym razem pozwolę sobie, no to zaraz, no to właśnie pozwolę sobie powiedzieć, że tym razem, no wyjątkowe to jest lato, bo tak naprawdę dla mnie się jeszcze wakacje nie skończyły, a i jeszcze nadal rozważam z rodzicami, czy udam się przynajmniej w tym roku na studia. Natomiast póki co, to ta sami widzicie. No dane mi było rozpocząć wakacje wcześniej, bo w czerwcu i to właśnie no. I będą one trwały jeszcze z miesiąc, czyli no tak trochę. No ale. Ale no mniej więcej wiecie, o co chodzi, no. Przynajmniej lipca, sierpnia z mają tylko poprawką koło czerwca do tego. No, tak jak powiedziałem wcześniej, no sorry, że tak plącze mi się język, ale co poradzić, skoro nagrałem to o godzinie 23 i chcę jak najszybciej to mieć za sobą. Tak więc, w czerwcu dane mi było opublikować raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem filmów, mów w tym jeden vlog informacyjny. No i przede wszystkim, jeżeli o same wakacje chodzi. Te faktycznie, lipiec i sierpień. W lipcu ukazały się tylko 2 filmy, czyli 2 ostatnie odcinki Desert 1043.
A w czerwcu dane mi było rozpocząć prawdziwy wręcz w sumie maraton. To on tak troszkę. Dane mi było rozpocząć. Tak w sumie. A już zwłaszcza od odcinka 11, nasz ostatecznie nie do końca udany maraton, to z przechodzenia tej gry. Tam począwszy od odcinka 8, zaczynamy regularnie wrzucać filmy jeszcze w ciągu jednego i tego samego miesiąca. Brawo ja! No to było uderzenie bicia się w pierś z dumą, że tak pozwolę sobie powiedzieć. Natomiast w lipcu i sierpniu, to ja w sumie dane mi było bardziej, no przecież klasycznie, aczkolwiek bardziej wykorzystać przecież uroki tam aktualnego przecież czasu, niż zajmować się kanałem. Ale no wiecie jak to ze mną jest, nie? No ostatecznie dane mi to było wszystko ze sobą jako tako połączyć w jedną spójną całość. W sensie, że no jakoś tak sobie to rozdzielić. I tak trochę nieco topornie, ale pomiędzy tym a tym odcinkiem dane mi było cały lipiec spędzić przede wszystkim na odpoczywaniu oczywiście. I podobnie było z większością sierpnia, dopiero pod koniec wrzuciwszy kurde parę filmów mów w ciągu tego miesiąca. Zaczynając od podsumowania, spóźnionego podsumowania z zeszłego roku, tym razem 2023 na moim kanale. Starczająco na przynajmniej zaledwie tylko 3 odcinki serii Soldier WW2. Kończąc ostatecznie na oglądanym teraz przez was materiale. Tak więc jakieś statystyki wyjątkowo pozytywne. No i świadczące o tym, że dane mi jest już być coraz bliżej pokonania tej cholernej klątwy. Pozostaje jeszcze tylko dokończyć to, co ostatecznie ma dokończyć dla uzyskania faktycznie go świętego spokoju duchowego tam mentalnego. I nie zaglądać oczywiście do tego cholernego internetu, przy którym no, tak osobiście, dane mi jest już was ostrzegać, kurde, od dobrych paru przecież filmów informacyjnych, a zwłaszcza w tym. A mam w sobie też takie wrażenie, że za niedługo dojdziemy do takiego stopnia, że ludzie w tych, na tych dyskusjach z powodu swojego radykalizmu i innych tego typu rzeczy, kto wie, ten wie, jeżeli oczywiście kuma temat, no to wkrótce zaczną się zabijać i będziemy mieli odpowiednik do pierwszej wojny światowej w internecie, tam wielkiej wojny, podczas której no w ruch pójdzie argument siły, bo tak bardzo, no, zrzucą się sobie wszyscy do gardeł. No ale nie o tym jest ten film. Tak tylko wspomnę, że no, chrzanić to środowisko i przede wszystkim cieszyć się osobistym życiem. Wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o inne rzeczy, a propos mojego kanału no w obecnym czasie. Jak możecie wyraźnie tutaj przebiegnie zauważyć, ukazało się już na nim 200 filmów. 200 filmów równo, a film, który w tym momencie oglądacie, dzisiaj jest właśnie tym 200. A do tej pory zostało na nim opublikowanych 199. Z których przybyło mi 6,5 tysiąca wyświetleń. Wow! I naprawdę jestem dumny z tego, że moja działalność tak miała przyjemność zasunąć do przodu, tym bardziej biorąc pod uwagę regularność filmów na kanale. Ale z drugiej strony, no, sami wiecie, jak to jest. Fajnie by też było, gdyby to wszystko miało się bardziej przeplatało się z typowo filmową działalnością Michal Media, a tak niestety nie jest.
Szkoda. I zamiast tego dane mi jest was zadowalać comiesięcznymi za to gameplayami opublikowanymi nawet w ciągu jednego i tego samego miesiąca. Od żebyście mieli zabawę. A najlepiej to publikować filmy w samym środku miesiąca, żeby tym bardziej była zabawa. I ewentualnie coś tam jeszcze innego zrobić. Tak więc sami widzicie. 39 subskrybentów niezmiennie nadal tutaj mamy. Względem roku 2020, względem no tego spóźnionego, tak, o których już wspomniałem w spóźnionym podsumowaniu roku 2023 na moim kanale. Jak też sami bardzo dobrze wiecie, podsumowania poprzednich tam wakacji na moim kanale, ale tam począwszy od 2020 tak naprawdę, wbrew temu co powiedziałem w roku 2023. Ej, nie wiem, nawet nie pamiętam dlaczego to konkretnie powiedziałem. No ale przecież... nagrałem film zatytułowany No cóż, ogłaszający, że nie udało mi się ostatecznie nagrać. Ogłaszający, że ostatecznie nie udało mi się nagrać. Filmów. No, w miarę regularnie filmów na podczas wakacji tamtego roku. Ale musiałbym sprawdzić, co się z nim stało. Póki co natomiast, tak czy inaczej, no... tak jak mówiłem, no w podsumowaniu poprzednich wakacji na moim kanale, tam na przestrzeni poprzednich 4 lat równo, no nie były zbyt pozytywne, natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że powoli wracam na właściwe tory mentalne, tam metodą małych kroków, o których pisał jakiś tam psycholog, którego nazwiska niekoniecznie pamiętam, ale no, wiecie sami o co chodzi. Przypomnę sobie po nagraniu, tak czy inaczej. Ja dziś nie mam, czy co? W każdym razie, no i cóż, to tyle. Wybaczcie, że film ten trwa wyjątkowo 13 minut. Mam nadzieję, że jego publikacja nie będzie trwała zbyt długo. Ewentualnie zobaczymy się symbolicznie 1 września, czyli na początku roku szkolnego dla starszych, dla tam młodszych roczników szkolnych. Symbolicznego początku roku szkolnego dla młodszych roczników szkolnych. Bo studenci, do których ja się oficjalnie teraz zaliczam, będą mieli jeszcze... czy miesiąc wolnego. No i fajnie. No i czy nagramy dziś specjal z okazji Z200 filmów na kanale? To się zobaczy. A póki co natomiast... ja już powoli kończę to nagranie. I idę powoli spać, by nazajutrz móc zrobić kolejne z zaplanowanych przeze mnie rzeczy. Zaplanowany przeze mnie sobie samemu rzeczy do ostatecznego rozprawiania się ze swoimi nekacuni nadal demonami. No i co? Trzymajcie się tam, życzę wam udanego wieczoru i czekajcie na kolejne filmy, które mam nadzieję, że będą się jeszcze ukazywać w miarę na przestrzeni września. A tymczasem na razicho. I tak? Prędzej czy później kolejne tak zwane party znowu wrobionego prędzej czy później pojawią się na kanale. O to możecie być spokojni. Ale wpierw muszę też wykonać wszelkie inne rzeczy. W tym też te gameplayowe.
A póki co tak jak mówię. Trzymajcie się tam, widzimy się w następnych filmach na kanale. Ewentualnie tu jest specjal z okazji 200 filmów, który nie no, powinien raczej się odbyć, żeby nie było. No i do zobaczenia, na razie. Cześć, żegnam się z wami oficjalnie, życzę wam udanego wieczoru. No i po prostu kończmy już ten materiał. Ciao!